I co, jesteśmy online, tak? Chwilka. Ale już Ren tam się włącza, więc za chwilę pójdzie. Idzie. Ty pewnie, Przemek, będziesz pamiętać, który z językoznawców robił takie badania, że prosił studentów, żeby podawali pierwsze skojarzenie. Bo to jest też taka zabawa, którą ja zaproponuję na czacie, jak zaczniemy o 12. I to będą takie dwa zdania do uzupełnienia. Czytałem już Patrycji, ale chyba nie czytałem jeszcze Dawidowi. Szansą dla ludzkości i biosfery jest, i trzy kropek, skuteczna polityka klimatyczna wymagałaby, trzy kropek. Nie pamiętam, jeżeli mam powiedzieć, w sensie, jeżeli mam ci podpowiedzieć z tym językoznawcą, to nie pamiętam, kto. No to przypuszczam, że jeden z tych pierwszych, jakiś Sapir-Whorf albo ktoś taki, oni się jakoś tam interesowali tymi skojarzeniami, bo fajnie by było, ja to też powiem, jak będę na początku. Jesteście już. Aha, czyli jesteśmy sami w czwórkę na razie. Ale ktoś tam się pewnie jeszcze będzie łączył z nami z Kuźniarski. Godzina 12 może być dla niektórych niedogodna, bo ludzie mają albo w pracę, albo studia, albo jakieś protesty, albo coś jeszcze. Ale będziemy też jako film. Słyszycie mnie? Bo jesteście już na tego, jesteście na żywo już na Facebooku. Dobrze, to w takim razie zaczynamy. Witam serdecznie przede wszystkim Dawida, naszego gościa. Witam też naszego słuchacza, Przemka, i witam Patrycję, która jest wielką dla mnie pomocą techniczną. I nasze spotkanie nazywa się Strach jest potrzebny. Będzie to spotkanie interaktywne jak najbardziej i dlatego wcześniej już mówiłem o czacie. O, pojawiają się nowe osoby, więc może jeszcze chwilę poczekamy. Już nas jest 6 osób. Więc na czacie będzie można pisać przez cały czas. I na przykład będzie można, chociaż jest nas tak mało, że śmiało można nie tylko na czacie, ale po prostu głównie wyciszać mikrofon i brać udział w naszej rozmowie. Czy to zadając pytanie Dawidowi, czy samemu opowiadając coś swojego na temat, albo przedstawiając jakieś swoje uwagi czy argumenty. Możemy się wszyscy jakoś też przywitać na początku. Ja jestem Jacek z Częstochowy i to jest pierwsze moje takie spotkanie, które prowadzę dla Extinction Rebellion, bo oprócz tego robiłem tylko okręgi empatii albo takie spotkanie, na których piszemy haiku. I przekazuję głos do Dawida. No, witam wszystkich. Tak, no, Dawid Juraszek z tej strony. Zajmuję się różnymi rzeczami, no, te najbardziej te, które się tutaj stały się przyczynkiem do tej naszej dzisiejszej rozmowy, to jest moje zainteresowanie antropocenem i moje już trwające kilka lat publikacje na ten temat. No, całe spotkanie będzie w pewnym sensie wokół mojej książki Antropocen dla początkujących. No i mam nadzieję, że pewne myśli z tej książki, pewne idee, które w tej książce starałem się przekazać, będą dobrym punktem wyjścia do pewnych rozmów, które możemy mieć na temat właśnie antropocenu, czy wszelkich ciekawych z tym związanych spraw. A przekażesz to kogoś? Ktokolwiek chce zająć głos, proszę bardzo. Hej, cześć, jestem Kui. W Extinction Rebellion działam 2 lata. Głównie zajmuję się sztuką, ale też lubię wychodzić na ulicę. No i chciałam posłuchać, poszerzyć wiedzę. Więc tak. Przekazuję do Agaty.
Słyszałem, że Agata, masz dziecko, pewnie. Może... Hej, cześć, okej, dobra, ja myślałam, że tu będzie cała masa ludzi i się nie przedstawiamy. Tak, ja słuchajcie, będę tak incognito, bo mam właśnie wyjące efekty specjalne, więc ja bym się wolała przysłuchiwać. A prawdę mówiąc, miałam na początku problemy techniczne, więc na jakie pytanie mogę odpowiedzieć? W sensie krótko się przedstawić? Tak, jak najbardziej. Okej, dobrze, to ja piszę ogólnie, piszę rzeczy dziennikarskie, piszę książki. Jestem autorką książki Wolność, Równość, Przemoc, czego nie chcemy sobie powiedzieć. Trochę próbującej się zmierzyć z tymi kryzysami wokół myślenia liberalnego i kończąc tą książkę miałam takie wrażenie, że właśnie jednym z głównych, jakby że ona jest trochę zawieszona obok kwestii klimatycznej. Przecież chcę tu bardzo podkreślić, że jestem niezupełnym laikiem, ale bardzo słabo się na tym znam i dlatego trochę chciałabym się bardziej poznać. A teraz przymierzam się do napisania książki wokół pojęcia troszki. I jakby kwestia klimatyczna, kwestia myślenia w kategoriach, jakby zmiany w ogóle konceptualizacji tego, jak widzimy sprawczość, jak widzimy podmiotowość i tak dalej, wydaje mi się tutaj bardzo ważna. I to myślenie klimatyczne będzie na pewno jednym z wątków, siłą rzeczy bardziej ważnym. A na Dawida gdzieś się spotkaliśmy przez czytanie siebie i pisanie na Facebooku i też właśnie napisałam ci wczoraj, że bardzo mi się podobał ten tekst na dwutygodniku i dlatego się tutaj dołączam. Uczciwa nadzieja pesymistów, prawda? Tak, uczciwa nadzieja pesymistów, dokładnie. No słuchajcie, ja może teraz już sobie wyłączę głos, żebyście nie słyszeli tego, co ja słyszę ostatnio w dużej dawce. I jak będę coś miała, to się po prostu będę włączać i wychodzić. Oczywiście, dziękuję. Super, dobra. Ktoś jeszcze chciał się przedstawić albo coś od siebie dodać? Czy może później? Ja ostatnio byłem na takim szkoleniu Excelowym, na którym się dowiedziałem, że dobrze zaczynać takie spotkanie w ogóle od deklaracji intencji. To jest coś takiego, co na dzisiaj też przygotowałem i teraz, jeżeli już zaczynamy, kończymy tę rundę przedstawiania się i przechodzimy do rozmowy, zadawania pytań do Dawida. Ale wcześniej jeszcze ta deklaracja intencji. Pomyślmy przez chwilę, z jaką intencją się spotykamy. Przywołajmy miłość do Ziemi, jedynej planety, o której wiadomo, że jest domem dla niezliczonych istot. Dwunożnych, czworonożnych, sześcionożnych, ośmionożnych i dla takich, które zamiast nóg mają płetwy, macki albo korzenie. Nie zapominajmy przy tym o grzybach i jednokomórkowcach, zwłaszcza o fitoplanktonie. Pragniemy chronić całe to bogactwo życia dla nas i dla przyszłych pokoleń. Wszyscy jesteśmy jak załoga statku i potrzebujemy się nawzajem. To jest takie excelowe, wstępne, grounding, coś takiego. Jak już jesteśmy zagruntowani, ja może przedstawię teraz Dawida, chociaż Dawid już się przedstawił. Piszesz, Dawid, wiersze po angielsku, a publicystykę i powieści po polsku. Wykładasz kulturę i literaturę krajów angielskojęzycznych w Guangdong University of Foreign Studies w Chinach. Piszesz felietony na Liberté, publikowałeś też w Krytyce Politycznej, Gazecie Wyborczej, Polityce, Newsweeku, w Haarcie i napisałeś tę książkę, o której już mówiliśmy, wspominaliśmy i ja też ją tutaj mam, Antropocen dla początkujących.
I dla mnie ta książka była taką podróżą, ci powiem. Podróżą po tych wszystkich miejscach, o których opowiadałeś, między innymi też o miejscu, którym dla mnie jest bardzo bliskie, czyli Zamek Ostrężnik na Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I ta podróż była też taką podróżą po różnych koncepcjach, ideach i w jakichś też takich sporach. Ja zauważyłem, że sporo jest takich schematów w takich dyskusjach na temat klimatu i antropocenu, które jakby nas trochę ograniczają. I w tej książce jakoś zorientowałem się, że ja taką rozmowę z kimś już przecież prowadziłem i ona rzeczywiście miała taki schemat. No i to jest też taki sposób na przełamywanie tych schematów w dyskusji i szukanie czegoś nowego. Ponieważ mamy rozmawiać o strachu, to chciałem przeczytać z tej książki taki krótki cytat. Już ci oddaję wtedy głos i zadam ci pytanie. Strach jest potrzebny, by móc rozruszać ten wygodny zastój, w którym egzystujemy. Bójmy się więc. Nie wstydźmy się strachu. Rozmawiajmy o nim, zarażajmy nim innych. Trzeba przełamać tabu zniechęcające do mówienia o kryzysie klimatycznym i innych zagrożeniach środowiskowych. To tabu sprawia, że kwestie ekologiczne są traktowane jako w najlepszym razie jedne z wielu spraw do załatwienia, zamiast jako kwestie będące fundamentem dla wszystkich innych i absolutnie kluczowe dla przetrwania ludzkości. Tak, wiem, że brzmi to górnolotnie. I tak ma brzmieć, bo taka jest prawda. I pytanie brzmi, jak to u ciebie jest, Dawid, z tym strachem klimatycznym i nadzieją klimatyczną? Na czym polega ta nadzieja pesymistów? Czy jest mniej więcej nadziei, czy pesymizm? To jest bardzo ciekawe, od czego tutaj zacząłeś. Powiedziałeś, że ta książka była dla ciebie pewnego rodzaju podróżą. No i ja mogę powiedzieć, że dla mnie również. I to się właśnie bardzo blisko wiąże właśnie z kwestią strachu. No, ta książka nie powstała pierwotnie jako książka, ona zaczęła powstawać jako po prostu teksty. I to się zaczęło ze strachu, który poczułem w połowie roku 2017, kiedy przeczytałem słynny tekst Davida Wallace Wellsa, The Uninhabitable Earth, czyli Ziemia nie do życia, na łamach New York Magazine. I to było takie dla mnie doświadczenie naprawdę transformacyjne. Pamiętam dokładnie mdlące uczucie strachu, które mnie ogarnęło, kiedy uświadomiłem sobie, jakie są scenariusze rozwoju sytuacji, jeśli nie poradzimy sobie z tym kryzysem klimatycznym. I wtedy zacząłem ten cały proces podróży przez własną psychologię, mógłbym powiedzieć. Podróży przez własne reakcje psychologiczne, także reakcje, można powiedzieć, że cielesne. To ten strach czasem się odbija bardzo w naszej własnej strukturze cielesnej, w biciu naszego serca choćby i tak dalej, w ciśnieniu krwi, prawda? I te teksty, które zacząłem pisać najpierw w Haarcie na temat środowiska, potem w Liberté i w różnych innych miejscach, one były taką formą troszeczkę, powiedziałbym, terapii, no, z braku pewnej takiej sieci wsparcia. No, w dalszym ciągu mówienie o strachu klimatycznym, czy też strachu związanym z katastrofą właśnie klimatyczno-ekologiczną, to mówienie ciągle jest utrudnione, ciągle boimy się mówić o strachu i brak pewnej takiej sieci społecznego wsparcia dla wielu ludzi. A w mojej sytuacji jeszcze był ten dodatkowy czynnik, że no, mieszkam za granicą od wielu lat i dużo czasu spędzam właściwie sam ze sobą i to sprawiało, że wieloma kwestiami musiałem się mierzyć samodzielnie, ale to, że jestem autorem od wielu lat, no, pomogło mi znaleźć metodę radzenia sobie z tym strachem. No i tą metodą było właśnie pisanie tekstów felietonowych, publicystycznych, troszkę także w mniejszym stopniu literackich czy poetyckich. No i z czasem to się udało zebrać i przekształcić w książkę.
No właśnie tutaj jest kwestia tego strachu, bo na strach można patrzeć w taki bardzo tradycyjny sposób, jako coś, co jest negatywne, coś, czego powinniśmy się bać, no zgodnie z tymi słynnymi słowami Franklina Delano Roosevelta, że jedyną rzeczą, której musimy się bać, jest sam strach. Można by powiedzieć, że cała ta kultura, w której żyjemy, boi się strachu. I te słowa Roosevelta w pewnym sensie wyraziły tą treść tej kultury, to banie się strachu, a zarazem też wzmocniły ten aspekt strachu przed strachem. No i to sprawia, że jeśli pojawia się sytuacja trudna, niebezpieczna, jak katastrofa klimatyczna, katastrofa ekologiczna, czujemy strach, to zaczynamy obawiać się, że ten strach będzie bardzo dla nas szkodliwy, będzie niebezpieczeństwem, będzie większym wyzwaniem niż sama ta rzecz, przed którą strach nas próbuje ostrzec. No i te teksty, które pisałem, dla mnie osobiście były metodą przekucia tego strachu w pewnego rodzaju konstruktywne działanie, pewnego rodzaju motywację do czegoś konstruktywnego. I ja uświadamiam sobie, jestem świadomy, że wielu ludzi może nie mieć takich możliwości, wielu ludzi może być z tym strachem całkowicie sami, nie mieć żadnych metod radzenia sobie z nim, a to prowadzi do wyparcia, to prowadzi do różnych metod negowania, czy po prostu negacjonizmu, do uciekania od tej sprawy. I to tylko zaostrza sam problem. No więc jeśli chodzi o strach, to tak jak pisałem właśnie niedawno w tym tekście na łamach dwutygodnika, strach powinien być dla nas sygnałem, powinien być dla nas cenną informacją, którą wykorzystujemy po to, żeby rozprawić się z tym wyzwaniem, z tym problemem, z tym niebezpieczeństwem, przed którym strach nas usiłuje ostrzec. No, z tym jest w dalszym ciągu problem, chociaż mam wrażenie, że sytuacja się troszkę poprawia. No, jest coraz więcej takich grup, które dość otwarcie mówią o strachu. No, kiedy zaczęła się Extinction Rebellion, to pamiętam dokładnie, były takie różne artykuły, które tłumaczyły logikę za tym całym ruchem. No i ta logika była następująca. No, jest bardzo źle i jesteśmy przestraszeni tym, co może nadejść, i ten strach nam uświadamia, że różnego typu półśrodki nie są wystarczające. No, sama nazwa wskazuje, półśrodki, i potrzebujemy czegoś więcej, potrzebujemy czegoś potężniejszego, żeby rozprawić się z tymi nadchodzącymi wyzwaniami. No więc mam wrażenie, że krok po kroku jest większe zrozumienie dla roli strachu, dla miejsca strachu, dla wartości strachu jako motywacji, ale właśnie sam ten strach to jest coś, co musi być częścią pewnego procesu. To znaczy, jeżeli ktoś czuje strach z powodu informacji na temat sytuacji ekologicznej, klimatycznej, to ważne jest, żeby ta osoba miała świadomość, że to jest dopiero początek pewnego procesu, po którego drugiej stronie jest bardziej, powiedziałbym, czy korzystna, czy konstruktywna taka sytuacja psychologiczna. To znaczy, sam strach może być bardzo psychologicznie niekomfortowy, ale on jest początkiem pewnego procesu, po którego drugiej stronie ta sytuacja psychologiczna staje się znacznie bardziej pozytywna, znacznie bardziej, no nie powiedziałbym przyjemna, ale inspirująca, powiedziałbym w ten sposób. No i jeżeli zrozumiemy to, to w tym momencie strach staje się punktem wyjścia do nabrania pewnego rodzaju nowego sposobu postrzegania sytuacji, który jest formą nadziei. Nie jest to forma nadziei takiej naiwnej, nie jest to forma nadziei, że wszystko będzie dobrze, że nam się wszystko uda i będzie wielki jeden sukces, ale to jest forma takiej nadziei realistycznej, że mamy do podjęcia konkretne, musimy podjąć pewne kroki, będzie ciężko, będzie trudno, ale właśnie dlatego, że będzie trudno, właśnie dlatego, że będzie ciężko, to warto się w to jeszcze bardziej angażować, warto się tym zająć. I sam ten proces angażowania się w coś trudnego już jest pewnego rodzaju
sukcesem samym w sobie. Czyli nawet jeżeli nie mamy pewności, czy koniec końców nam się uda rozprawić z tym wyzwaniem, przed którym stoimy, to już sam ten proces podjęcia kroków na drodze do poradzenia sobie z tym już jest pewnym sukcesem. I tutaj właśnie widzę to, co nazywam synergią, jedną z synergii antropocenu. Sama nadzieja, która bierze się z takiego naiwnego postrzegania, że damy radę, jesteśmy niezwykle mądrym gatunkiem, mamy technologię i tak dalej, więc wszystko będzie dobrze, ona nie wystarczy. Ona jest zbyt słaba, żeby zainspirować pewne konkretne, głębokie zmiany. Ale jeśli jest połączona ze strachem, jeśli jest połączona z tym zrozumieniem, że może być naprawdę bardzo źle, jeżeli nie podejmiemy pewnych trudnych, ale dających satysfakcję działań, no to jest po prostu potrzebna ta synergia między strachem jako motywatorem takiej bardziej realistycznej, konstruktywnej nadziei. Czyli tak paradoksalnie ten strach dodaje nam odwagi, daje nam radykalizm i takie zaangażowanie, które jest potrzebne, żeby te nasze działania nie były takie mdłe i takie jakoś ograniczone do tego głównego nurtu i w takich dominujących narracji typu nasza technologia jest naszym wspaniałym narzędziem i w ramach obecnego systemu sobie poradzimy ze wszystkimi wyzwaniami. Tak, to słowo, którego użyłeś, odwaga, tym słowem kończy się moja książka Antropocen dla początkujących. To znaczy połączenie strachu i nadziei daje energię, daje przekonanie, żeby podjąć walkę o i walkę przeciwko, walkę z, prawda? Więc odwaga. W odwadze chodzi o to, że mamy ogromne wyzwanie, ale nie boimy się je podjąć. Mamy ogromny problem, ale mamy odwagę, by się z nim zmierzyć. I tutaj jest właśnie ten klucz, bo mamy ogromne wyzwania. Nawet nie mówimy tylko o samym wyzwaniu klimatycznym czy ekologicznym, ale samym wyzwaniem jest fakt, że na drodze do poradzenia sobie z tymi wyzwaniami jest system ekonomiczny, system polityczny. To są przeszkody, których naiwną nadzieją nie da się pokonać. Natomiast jeżeli strach, nadzieja w takiej synergii dodadzą nam odwagi, no to w tym momencie otwierają się możliwości przeciwstawienia się pewnym szkodliwym narracjom, pewnym przyzwyczajeniom, które mamy, pewnym rutynom naszego życia. I to, co może się wydawać nie do ruszenia, nie do zmienienia, nie do pokonania, no dzięki właśnie odwadze staje się nieco łatwiejsze do tego pokonania, do tej zmiany. Czytałem ostatnio twoją recenzję książki Tomasza Markiewki Zmienić świat raz jeszcze i tam piszesz tak. Obezwładnieni demobilizującymi narracjami epoki późnego kapitalizmu i zasiedzeni w szkodzących nam, choć tak wygodnych rutynach, przestaliśmy wierzyć w podstawowe prawdy o świecie, że może się zmienić, że zawsze się zmienia i że ta zmiana zależy od nas. No rzeczywiście nie jest powszechne takie poczucie, że jesteśmy w stanie wpływać na rzeczywistość. Chyba najwięcej ludzi, których przynajmniej znam i sam też tak czuję, wydajemy się jakby zupełnie tacy bezbronni wobec potężnych mechanizmów, czy to politycznych, czy jakichś ekonomicznych, wobec hierarchii, które są już tak zastałe i tak potężne, że wydają się zupełnie nie do ruszenia. Ale jednak ta sytuacja, ten konflikt jest tak zaostrzony, że musi doprowadzić wkrótce do jakiegoś rozwiązania, do zmiany tego obecnego status quo. I oczywiście nie wiadomo, jaka to będzie zmiana, ale wiadomo, że ta zmiana jest nieuchronna. I mi osobiście bardzo się podoba to, że
ty tak śmiało nazywasz rzeczy po imieniu. Ten cytat, który przywołałeś z mojej recenzji, to jest dokładnie to, o czym mówi Tomasz Markiewka w swojej książce. Ta książka jest właśnie zbudowana wokół tej myśli, że no jeśli patrzymy na dzieje ludzkości, to zmiany nie dokonywały się jakoś tak same z siebie, czy jakimś procesem historii mistycznym, czy też wyłącznie dzięki jakimś ekspertom czy politykom, ale wiele tych zmian dokonywało się właśnie poprzez działania ludzi, poprzez wartości, które ludzie wyznają. I Markiewka bardzo dobrze o tym pisze i podaje dużo przykładów właśnie takich, czy to ruchów społecznych, czy to wszelkiego typu aktywności obywatelskich, które krok po kroku dokonywały tych zmian. Czasem w narracjach historycznych to jest tam gdzieś spychane troszkę na margines. Pojawiają się takie interpretacje, które właśnie mówią o duchu historii, o tym, że jakiś tam postęp się musiał dokonać i tak dalej. Ale jeżeli spojrzymy na fakty, tak jak pisze o tym Markiewka, no to widać, że to były decyzje konkretnych grup społecznych czy konkretnych ludzi, którzy decydowali się razem przeciwko zastanym wyzwaniom działać. No i to jest coś, z czym ja się bardzo głęboko zgadzam. I chociaż ta dzisiejsza forma naszej kultury, cywilizacji sprawia, że trudno w takich kategoriach myśleć, no to jednak można by sobie wyobrazić sytuację, że gdybyśmy wrócili do jakąś maszyną czasu, wehikułem czasu do dawnych epok i zapytali ludzi w tamtych czasach, czy ich zdaniem można zmienić ten system, w którym żyją, te warunki, w których istnieją, na pewno wielu z nich powiedziałoby, no ale tak już musi być, no nie ma innego wyjścia, zbyt jest to zastane, zbyt to jest zakorzenione. A jednak żyjemy w świecie, który jest, my dzisiaj żyjemy w świecie, który jest zupełnie inny od tego, który kiedyś istniał, i on jest inny między innymi dzięki decyzjom ludzi, którzy podejmowali właśnie trudne wybory dotyczące zmian. Naciskali na zmianę, wywierali presję, dokonywali wyborów, których konsekwencje doprowadziły do formy świata, w którym żyjemy, na lepsze i na gorsze. No, na lepsze na pewno można powiedzieć, że mamy lepszą sytuację obywatelską, no, jeśli chodzi o na przykład prawa wyborcze dla kobiet i wszelkiego innego typu takie społeczne zmiany na plus. No, a z drugiej strony oczywiście jednocześnie mamy ten ogromny problem, bo doszliśmy do sytuacji, w której sama racja istnienia tego współczesnego systemu, w którym żyjemy, tej cywilizacji, którą stworzyliśmy, podważa, czy podkopuje, czy podmywa własne fundamenty. No mówię tu oczywiście o paliwach kopalnych i całej ideologii eksploatacjonizmu, więc to decyzje ludzi, to wysiłek ludzi w przeszłości doprowadziły do formy świata, do postaci świata, w którym żyjemy, i na dobre, i na złe. Tak, dla mnie na przykład czytanie książek historycznych albo granie w jakieś gry historyczne to jest taka ucieczka od teraźniejszości. I ona daje takie poczucie wolności, bo można sobie wyobrazić świat, który jest zupełnie inny od tego za oknem. I są zupełnie inne zasady społeczne, zupełnie inne hierarchie, inne idee. I wtedy mam też taką świadomość, że ten obecny świat, obecny etap rozwoju cywilizacji i kultury też nie jest ostateczny, jest jakimś etapem, który prędzej czy później zmieni się w coś zupełnie innego. A chciałem cię zapytać, jeżeli rozmawiamy już o historii, czy może odnajdujesz w historii jakieś przykłady albo jakieś lekcje, które mogłyby nam się dzisiaj przydać w tych naszych zmaganiach z wyzwaniami antropocenu, zwłaszcza katastrofą klimatyczną? Tutaj warto przywołać kategorię, która po angielsku nazywa się counterfactuals, jakby to po polsku ująć. No, my obecnie żyjemy w jednej z możliwych przyszłości. No, jeśli się cofniemy o kilka stuleci na przykład, był cały wachlarz możliwości rozwoju sytuacji. My żyjemy w jednej z tych możliwych ówczesnych przyszłości, prawda? I tak jak mówisz, no,
przyglądanie się, czy czytanie książek historycznych, przyglądanie się dawnym historycznym wydarzeniom może nam pokazać pewne alternatywy, to z jednej strony, ale też pewne, powiedziałbym, punkty wyjścia do innych możliwych rozwojów sytuacji. Jeśli pytasz mnie teraz konkretnie o jakieś sytuacje w przeszłości, jakieś wydarzenia historyczne, które mogą być dla nas inspiracją teraz w tej epoce antropocenu. No, wracając na chwilkę tutaj do Markiewki, on podaje kilka takich przykładów, tak jak teraz właśnie mówię, ten przykład praw wyborczych dla kobiet. Wtedy, kiedy kobiety przed I wojną światową, końcem XIX wieku, zaczęły się domagać praw wyborczych, no to były odsądzane od czci i wiary przez dużą część opinii publicznej, oczywiście przez klasy panujące. To się wydawało czymś no, zupełnie absurdalnym, że mogą kobiety chcieć mieć równe prawa wyborcze z mężczyznami, co w pewnym sensie odzwierciedla wyzwania, przed którymi my dzisiaj stajemy, kiedy chcemy dokonać pewnych zmian systemowych, pozwalających nam poradzić sobie z katastrofą klimatyczną. To też się mówi, no ale o co chodzi? Przecież ten system jest jaki jest, jakiekolwiek zmiany większe niż powiedzmy zamiana paliw kopalnych na paliwa, na źródła odnawialne energii jest oczywiście niemożliwa, bo ktokolwiek myśli, że można zmienić same podstawy tego systemu, można zmienić cały ten system, to jest bajkopisarzem i tak dalej, ale podobne rzeczy mówiono wobec kobiet domagających się praw wyborczych. Podobne rzeczy kiedyś wydawały się niemożliwe, jeśli chodzi o niewolnictwo, o tym też Markiewka wspomina. No a jednak mimo tego, że niewolnictwo było tak głęboko zakorzenione, było taką podstawą gospodarki i społeczeństwa w wielu krajach, no udało się je, prawda, z czasem obalić i tą sytuację zmienić. Więc patrząc w przeszłość możemy zobaczyć, że wiele zmian, które dzisiaj nam się wydają no, oczywiste, są częścią naszego życia, kiedy się dokonywały, były czy to odrzucane, czy były wyśmiewane, czy były uważane za wyssane z palca, za jakieś bajki. A jednak dzięki ludziom, którzy nie poddawali się, którzy dalej naciskali, którzy wywierali presję, którzy mieli poczucie, że coś od nich zależy, te wydawałoby się niemożliwe zmiany jednak się dokonały. Więc to jest ta lekcja, którą możemy wynieść, ta lekcja pozytywna. No ale jest też lekcja negatywna, to znaczy to nie jest tak, że zmiana, czy też to nie jest tak, że te wyzwania antropocenu, przed którymi stoimy, związane z paliwami kopalnymi, zanieczyszczeniem i tak dalej, że one dokonywały się same z siebie. One też były wynikiem pewnych decyzji, które były też dla niektórych osób kontrowersyjne. Był przecież opór, jeśli chodzi o czy mechanizację, czy industrializację. Ten opór został przełamany, do tego wszystkiego doszło i to doszło w bardzo skrajnej, radykalnej postaci. No i teraz żyjemy z konsekwencjami tego. Jak to ktoś kiedyś powiedział, chyba nie tak dawno, Jeremy Lent, autor książki The Patterning Instinct o tak zwanej historii kognitywnej, on to przywołał, ktoś powiedział, że dzisiejsze problemy są niegdysiejszymi rozwiązaniami. To znaczy kiedyś nam się wydawało, że rozwiązujemy jakiś problem, typu właśnie niedostatek energii. Byli ludzie, którzy mogli się temu opierać, czy to artyści, czy to intelektualiści, czy też zwykli ludzie mogli nie lubić sposobu, w jaki zmienia się ich życie z powodu czy to industrializacji, czy to wprowadzania paliw kopalnych i tak dalej, ale ten opór został przełamany. No i dziś żyjemy z tego efektami, a więc patrząc w przeszłość, patrząc na historię, możemy zobaczyć, że nasze dzisiejsze życie bierze się no, z decyzji i z pewnych procesów, które nastąpiły w przeszłości, procesów, które były efektem konkretnych decyzji, konkretnych ruchów, czy to pojedynczych ludzi, czy to grup społecznych. No i z tym właśnie dzisiaj żyjemy, a więc to jest pewna lekcja z historii. To się znowu może powtórzyć. Możemy, jeżeli będziemy naciskać na pozytywne zmiany,
to możemy iść w dobrym kierunku. Natomiast równie dobrze mogą te pozytywne dzisiejsze impulsy do pozytywnej zmiany mogą zostać przełamane, mogą zostać odrzucone i możemy jeszcze głębiej, jeszcze dalej pójść ten ślepy zaułek, w którym już teraz dzisiaj jesteśmy. Choć wydaje się, że dalej w tym kierunku już iść się w ogóle nie da, bo przecież są ściany. Ale ja chciałem jeszcze zaprosić nas do takiej podróży w czasie jeszcze dalej, aż do epoki eocenu. Przeczytam fragment powieści Rus Ozeki w poszukiwaniu istoty czasu. Króciutki fragment. Wyobraź sobie palmy i aligatory znów panujące w okolicach Alaski. Było to jego najnowsze dzieło sztuki, botaniczna interwencja, którą nazywał neoeocenem. Opisywał ją jako kolaborację z czasem i miejscem, której efektu ani on, ani nikt ze współcześnie żyjących nie zdąży zobaczyć. Ale nie przeszkadzała mu ta niewiedza. Cierpliwość była częścią jego natury. Akceptował też swój los krótkotrwałego ssaka, przymykającego tu i tam wśród korzeni gigantów. To jest takie myślenie w kategoriach wykraczających poza czas życia jednego człowieka czy jednego pokolenia. To jest myślenie w kategoriach setek tysięcy lat. Tak długo jak żyją te potężne drzewa, sekwoje na przykład w Ameryce Północnej. To jest takie myślenie, które jest zupełnie prawie nieobecne w życiu publicznym czy politycznym. Jest owszem obecne pewnie w nauce i w literaturze, natomiast zupełnie nie ma go na przykład w polityce klimatycznej. Jeżeli jest jakieś konkretne porozumienie, na przykład paryskie, no to ono wprawdzie jest ta perspektywa czasu do 2100 roku, ale już teraz widać, że nie przekłada się zupełnie na realizację tych zobowiązań, że jest to właściwie kolejny taki traktat zmarnowany, podobnie jak traktat z Kioto. Teraz długo będzie kolejny COP26 w Glasgow. I czy to jest jeszcze sens w ogóle w tym kierunku, czy trzeba by te szczyty klimatyczne zupełnie jakoś zredefiniować? Może to musiałoby się stać, żeby ta polityka klimatyczna, taka ONZ-owska, oficjalna, stała się skuteczna. To mi właśnie przypomina o tekście, który czytałem dosłownie wczoraj wieczorem na stronie resilience.org. To był tekst o tym, czy ludzka cywilizacja jest jeszcze młoda, czy już jest stara. To znaczy, no jeżeli powiedzmy, że można liczyć ludzką cywilizację od rewolucji rolnej, powiedzmy 10 tysięcy lat, to czy znaczy to, że jesteśmy, czy mamy te 10 tysięcy lat jako dowód naszego zaawansowania, naszej starości jako cywilizacja, czy też dopiero naszej młodości. I patrząc na to z tej strony, to można się zastanowić, jeżeli właśnie patrzymy na tą przyszłość, jak mówisz, na te cele porozumienia paryskiego i innych takich traktatów, mamy te wszystkie piękne wykresy pokazujące, piękne i straszne wykresy pokazujące wzrost temperatur, to one się zwykle kończą na roku 2100, prawda? No, patrząc na całą długość ludzkiej cywilizacji, to jest mrugnięcie oka, a jednak przecież to się będzie dalej ciągnąć właściwie już przez całą resztę istnienia naszej planety jako pewnej biologicznej całości. Też o tym bodajże w Antropocenie dla początkujących piszę, że antropocen już się nigdy nie skończy. To znaczy my go rozpoczęliśmy, dokonaliśmy takich zmian w geoekosystemie, że one się już zawsze będą odbijać pewnym echem. Natomiast wspomniałeś o tym eocenie, prawda? I to mi właśnie przypomniało, że
chociaż nasze życie no, zamyka się powiedzmy w kilkudziesięciu latach, czy no, powiedzmy można dożyć setki, powiedzmy jednego stulecia, taka wyobrażalna perspektywa, to jednak dokonaliśmy tak ogromnej zmiany już w tej chwili w ekosystemie, że o ile, no, nie chcę tutaj przekłamać, ale poziom dwutlenku węgla w tej chwili jest taki, jaki był 3,5 miliona lat temu, czy coś koło tego, a jeśli chodzi o sam wzrost, tempo wzrostu, to takie tempo wzrostu było ostatni raz podczas epoki dinozaurów bodajże, więc w pewnym sensie żyjemy, mimo tego, że nasze życie jest ograniczone do kilkudziesięciu lat, do jednego pokolenia, nasze własne osobiste, biologiczne życie, to stworzyliśmy warunki, które są tak niesamowicie przekraczające nasze wyobrażenie, że nie tylko nasze indywidualne życie, czy długość istnienia naszej cywilizacji ludzkiej, ale nawet naszego biologicznego gatunku Homo sapiens. Takich gatunków, takich warunków nie było nigdy, odkąd żyjemy jako gatunek. I tutaj aż się prosi o troszeczkę i może bardzo, bardzo odmienny sposób myślenia o naszej powinności jako aktualne pokolenie, jedno z wielu kolejnych pokoleń tworzących historię naszej cywilizacji. To znaczy, czy patrząc wstecz, znowu ta rewolucja rolna 10 tysięcy lat temu, czy też powstanie miast 5 tysięcy lat temu, czy tam pismo i tak dalej, i tak dalej. Czy nie powinniśmy mieć podobnej perspektywy na przyszłość? To znaczy myśleć nie tylko o tym, co będzie do roku 2100, jak będą te temperatury rosnąć i poziom morza, ale jak to dalej będzie trwać na przyszłe pokolenia. I znowu, zarazem to może być coś pozytywnego, jak i negatywnego, bo jeżeli patrzymy na przykład na wzrost poziomu morza, no to wiele ludzi powie, no może parę metrów wzrośnie do końca stulecia, jakoś wytrzymamy, prawda? Ale jeżeli patrzymy na następne kilka stuleci, no to już się robi kilkanaście, kilkadziesiąt metrów wzrostu poziomu morza i to już ma bardzo potężne reperkusje, prawda, dla miast przybrzeżnych, dla całych ogromnych ilości, liczb ludzi. No ale to też paradoksalnie niektórym ludziom daje asumpt do machnięcia ręką i powiedzenia, no ale przecież tak jak mówisz, były kiedyś krokodyle gdzieś tam za kręgiem polarnym i jakoś planeta funkcjonowała, więc nawet jeżeli doprowadzimy do tego ocieplenia, no to koniec końców planeta jakoś się ustabilizuje, nowe gatunki powstaną, będą nowe ekosystemy i o co się szarpać, prawda? Więc to też może być takie negatywne podejście, które porzuca tą obecną naszą perspektywę jako najbliższych pokoleń oraz aktualnie żyjących, współżyjących, współzamieszkających planetę z nami gatunków na rzecz tego, co będzie za kilka milionów lat. To jest takie właśnie negatywne spojrzenie zbyt daleko wykraczające w przyszłość. A z drugiej strony jest spojrzenie bardzo ograniczone do najbliższych kilku lat, może kilkunastu, kilkudziesięciu, które mówi, no ale jeszcze jest jako tako, jeszcze dajemy radę, może coś wymyślimy, może będzie jakaś technologia. Czyli brakuje nam takiej perspektywy średniej, to znaczy nie tylko najbliższych kilku lat, albo takiej perspektywy długiej na najdalsze kilka milionów lat, ale takiej perspektywy kilkusetletniej, która w pewnym sensie jest najbardziej potrzebna, jeśli myślimy rzeczywiście o stworzeniu stabilnej cywilizacji, bo oczywiście możemy dokonać pewnych zmian już teraz, może nam się uda zapobiec najgorszym efektom zmiany klimatu, ekologicznej destrukcji i jakoś to załatać ten problem w ciągu najbliższych kilku dekad, ale to jeszcze nie będzie ustabilizowanie sytuacji. Prawdziwe ustabilizowanie sytuacji może potrwać kilkaset lat i właśnie to jest ta perspektywa, którą powinniśmy mieć. Jak zapewnić to, żebyśmy nie tylko uniknęli najgorszego do końca tego wieku, ale także zapewnili, żeby w ciągu najbliższego pół tysiąca lat ustabilizować sytuację tak, żebyśmy powrócili do pewnego rodzaju, czy może stworzyli pewnego rodzaju symbiozę między nami jako ludzkością, a przyrodą, której jesteśmy częścią. Czyli ta średnia perspektywa, kilkusetletnia, jest czymś, o czym bardzo rzadko myślimy. Mm-hmm.
Wspomniałeś przed chwilą o jednej z odmian negacjonizmu, kiedy ktoś się macha ręką na obecne katastrofalne zjawiska na Ziemi i mówi, że a no przecież to jest naturalne i zawsze tak było i nie ma się czym przejmować. To jest jakaś jedna z wielu ucieczek od tego wyzwania, bo to wyzwanie jest czasami przytłaczające. I te takie racjonalizacje negacjonistyczne są właściwie w jakiś sposób takie naturalne i wynikają z naszej psychologii, z naszych takich słabości poznawczych. A chciałem cię zapytać właśnie o ten negacjonizm. Z jakimi formami negacjonizmu ty sam się zmagałeś? Jaki negacjonizm sam w sobie odkrywałeś? To jest ciekawe pytanie. No, wydaje mi się, że przed rokiem 2017, kiedy właśnie ten artykuł Ziemia nie do życia Davida Wallace-Wellsa tak mnie wytrącił z równowagi, nie byłem może negacjonistą świadomym. Interesowałem się kwestiami ekologicznymi w ramach takiego szerszego zainteresowania nauką. No, od dawna interesowała mnie szczególnie biologia, tak troszeczkę hobbystycznie, więc ciekawiły mnie te kwestie, ale chyba na jakimś poziomie byłem negacjonistą w sensie, w takim standardowym sensie, w takim domyślnym sensie, to znaczy jakoś to będzie, dajemy radę, mamy te kredyty węglowe, ludzie się tam spotykają, przywódcy mają te swoje traktaty, konferencje, ktoś się tym zajmuje, ktoś inny, ktoś mądry, ktoś potężny ma to pod kontrolą i chociaż jest ciężko, no to ktoś się tym zajmie i będzie ostatecznie dobrze. To był taki negacjonizm, może nie taki jakiś bardzo brutalnie negacjonistyczny, tylko właśnie taki troszeczkę rutynowy, taki domyślny, będący, myślę, udziałem, no jeśli nie większości, to na pewno bardzo wielu ludzi. No a kiedy zapoznałem się już z tym tekstem i potem zacząłem sam to bardziej zgłębiać, to ten negacjonizm już zupełnie mi przeszedł i nie przypominam sobie, żebym osobiście cierpiał na jakieś inne. To znaczy wydawałoby się, że można byłoby w obliczu takich złych wiadomości popaść w jakieś inne rodzaje negacjonizmu. Na szczęście udało mi się tego uniknąć. Natomiast obserwuję z pewną fascynacją popularność negacjonizmu, który nie chce umrzeć, tylko ewoluuje, tylko mutuje, można by wręcz powiedzieć. No i tak jak mówisz, różnego typu racjonalizacje, różnego typu strategie ucieczki od problemu są obecne w debacie i to obecne, mam wrażenie, że coraz mocniej. Także dla wielu ludzi, tak jak dla mnie niegdyś, ten negacjonizm taki troszkę rutynowy, taki domyślny, taki troszkę w tle, że jakoś to będzie, ktoś się tym zajmuje, w tej chwili może ustępuje pośród części ludzi takiemu bardziej aktywnemu negacjonizmowi, to znaczy mówieniu, że nie tylko ktoś inny się tym zajmuje, ale zajmuje się dobrze, to znaczy są ludzie, którzy mają pomysły, czy to technologiczne, czy to biznesowe, czy to wszelkiego rodzaju traktaty i ci ludzie są na dobrej drodze. I mamy właśnie dużą ilość publicystyki, która nie tylko relacjonuje, można powiedzieć, obiektywnie tego typu wydarzenia, tego typu inicjatywy, ale je aktywnie zachęca, ale im kibicuje. I to jest ten nowy rodzaj negacjonizmu, bo przydałoby się troszkę może więcej krytycznej perspektywy. Osobiście nie zamierzam walczyć jakoś bardzo zaciekle z technologicznymi rozwiązaniami kryzysu klimatycznego, bo dla nich jest oczywiście miejsce, natomiast trzeba na to patrzeć krytycznie. Ja mam wrażenie, że brakuje tego krytycznego spojrzenia, że wielu ludzi chce uwierzyć, że możemy dalej żyć tak, jak żyjemy dotąd, tyle tylko, że zmienimy nasze źródła energii z kopalnych na odnawialne i to rozwiąże problem i temu właśnie kibicują, bo to im daje poczucie, że
można dalej żyć tak jak dotąd, tylko że czyściej, tylko że zdrowiej i to wystarczy. I to też jest właśnie forma negacjonizmu. Chciałbym widzieć troszkę więcej krytycznego spojrzenia, jeśli chodzi o niedostatki, niedociągnięcia i niebezpieczeństwa związane z takim technologicznym podejściem, dla którego, tak jak mówię, jest miejsce, ale ono jest tylko częścią rozwiązania, a nie jest rozwiązaniem samym w sobie. To byłby taki negacjonizm przez zawężenie problemu, tak? Do kwestii, powiedzmy, energetyki. Ja jeszcze znalazłem taki ciekawy fragment, który dzisiaj mi się rzucił w oczy i on nawiązuje świetnie do tego, o czym mówiłeś przed chwilą, o tej wierze w moc ekspertów i w kompetencje, powiedzmy, tych osób, które z urzędu jakoś zarządzają kryzysem. Piszesz o teoriach spiskowych w antropocenie dla początkujących tak. Wiara, że ktoś kontroluje świat, choćby w złych celach, przychodzi łatwiej niż zrozumienie, że tak naprawdę nikt nad niczym nie panuje. I tutaj wracamy znowu do naszego tematu i do strachu. I powinniśmy się bardziej bać braku kontroli, jakiejś entropii, czy może raczej nadmiaru kontroli ze strony państw i różnych podmiotów, powiedzmy, możnych i potężnych, które starają się tę swoją kontrolę innym narzucić. To jest troszkę tak, jakby ktoś był pasażerem samochodu, no i za kółkiem siedział kierowca, zły kierowca, bardzo nieudolny kierowca, czy mający wręcz złe zamiary, ale jednak kierowca, ktoś za kółkiem siedzi, prawda? A z drugiej strony można być pasażerem w pędzącym samochodzie i za kierownicą nie ma nikogo. I moim zdaniem to jest właśnie, to jest tego rodzaju sytuacja. To znaczy ludzie wolą myśleć, że za kółkiem ktoś siedzi, choćby nawet był zły czy nieudolny, ale ktoś za tym kółkiem jest, niż uświadomić sobie, że nikt nie siedzi za kółkiem. Wszyscy jesteśmy pasażerami i ten samochód gdzieś pędzi, nie wiemy gdzie i nie wiemy gdzie skręci i co się z nim stanie. I to jest jedna z takich, no nie powiem zalet, ale to jest taki aspekt teorii spiskowych, który daje ludziom poczucie pewnego rodzaju spokoju ducha. Że ktoś gdzieś jest, kto się tym zajmuje, może to są i źli ludzie, może są to i ludzie, których nie lubimy, ale oni jednak tam są i koniec końców oni odpowiedzialność wezmą i oni najgorsze może jakoś rozwiążą, prawda? Ale uświadomić sobie, że nie ma pasażera, że nie ma kierowcy, sprawia, że nagle czujemy nie tylko, że ten samochód pędzi nie wiadomo gdzie, ale że może sami powinniśmy się stać tym kierowcą i jak tego dokonać, jak się doszkolić nagle tak na szybko, prawda? Jak wybrać nowego kierowcę, kto powinien nim być i tak dalej. To są wszystko nowe wyzwania, których tak naprawdę nie musimy się z nimi mierzyć, jeżeli wyobrazimy sobie, że za kółkiem ktoś, ktokolwiek w ogóle siedzi. I to może jest też jeden z powodów takiej popularności populistycznych rządów, że społeczeństwo tak chętnie cedują na kogokolwiek, kto jest im w stanie obiecać, że zapanuje nad sytuacją swoje prawa i swoje wolności. Bo jakoś mała jest chyba wciąż jeszcze gotowość do przejęcia takiej obywatelskiej odpowiedzialności za, powiedzmy, te problemy, kryzysy, antropocenu i upadku bioróżnorodności i załamania się klimatu. No tak, tutaj jest kwestia demokracji przedstawicielskiej i demokracji bezpośredniej, prawda? To znaczy, żyjąc w demokracji przedstawicielskiej, no raz na 4 czy 5 lat dokonujemy wyboru, potem możemy sobie narzekać na rządzących, możemy się z nimi jakoś tam spierać, czy różne złe rzeczy o nich mówić, ale mamy spokój. Wiemy, że oni się tym zajmują, może i źle się zajmują, ale mamy spokój. Natomiast demokracja bezpośrednia by wymagała podejmowania pewnych decyzji na bieżąco i mam wrażenie, że wielu ludzi nie jest na to gotowych. Czy może są gotowi jakoś podświadomie, ale
uwierzyli w pewne narracje, że zawsze czymś ktoś inny się musi zająć, zawsze ktoś inny ma odpowiedzialność. I to też jest właśnie coś, o czym ciekawie pisze Markiewka w tej książce, którą tutaj już widzę bardzo, bardzo mocno reklamuję. Książka Markiewki Zmienić świat raz jeszcze. To znaczy powinniśmy się zacząć głębiej angażować jako obywatele i tutaj chodzi o no nie tylko taki opór, czy to bierny, czy opór czynny wobec działań władz, szkodliwych, złych, nieodpowiednich działań władz, ale konstruktywnie poprzez tworzenie lokalnych wspólnot, lokalnych inicjatyw, rzeczywiście społeczeństwo obywatelskie jako społeczeństwo, gdzie jednostki mają sprawczość, jednostki działające wspólnie z innymi i to jest pewnego rodzaju znowu proces, który może potrwać no, jakiś czas, zanim to przefiltruje się do odpowiedniej ilości czy do odpowiednich warstw społeczeństwa, tak żebyśmy mieli to poczucie, że nasz głos ma znaczenie, że nasze decyzje mogą się przyczynić do lepszych inicjatyw, lepszych wyborów, lepszych decyzji. I dzięki temu, dzięki właśnie takiemu podejściu, z czasem możemy doprowadzić do sytuacji, w której społeczeństwo będzie ogólnie czuło się bardziej sprawcze i będzie miało większy wpływ na wydarzenia. Ja tu widzę taki wyścig jakby dwóch dynamik, dwóch procesów. Z jednej strony to procesy geofizyczne i zmiany klimatyczne, które przyspieszają. Z drugiej strony procesy społeczne, które są jakby odpowiedzią na ten kryzys klimatyczny. One też mają swoją dynamikę, też przyspieszają, też jest coraz więcej aktywizmu, coraz więcej ruchów społecznych. I tylko kwestia, która dynamika okaże się szybsza i czy te zmiany społeczne nadążą za zmianami rzeczywistości fizycznej. No tak, to jest wyścig z czasem. Jeremy Lent, o którym właśnie wspominałem kilka minut temu, on coś takiego właśnie powiedział, że no, zmiana nastąpi i zmiana musi się dokonać, jeśli to ma być zmiana nasza własna, to znaczy jeżeli sami mają pokierować zmianą społeczną, tak aby zapobiec katastrofie klimatycznej, to ta zmiana się musi dokonać w ciągu kilkunastu, kilkudziesięciu lat najpóźniej. Jeżeli się nie dokona, no to zmiana zostanie nam narzucona przez sam system geofizyczny. I to jest właśnie ten wyścig z czasem. Czy procesy społeczne, których jesteśmy świadkami i uczestnikami zarazem, nadążą za tą całą sytuacją geofizyczną? To jest cały czas kwestia otwarta. No widzimy, że na pewno pewnego rodzaju procesy polityczne, te różne traktaty, te różne kopy, one mają taką swoją logikę dyplomatyczną, są te spotkania rozłożone w czasie, krok po kroku, kolejne etapy. I to jest pewnego rodzaju logika, która no, troszeczkę już, może nie troszeczkę, bardzo nie przystaje do tego horyzontu czasowego, który mamy. Ale zarazem trudno sobie wyobrazić, że miałoby się coś nagle zmienić w systemie geopolitycznym, tak aby umożliwić dużo szybsze procesy, prawda? Więc to jest cały czas otwarta kwestia, czy uda się wygrać ten wyścig z czasem i dokonać odpowiednich zmian. No, nie pomaga sam ten fakt negacjonizmu, o którym rozmawialiśmy przed chwilą, bo po stronie ludzi chcących zmian mamy współzawodnictwo. Czy wystarczy zmiana czysto energetyczna, czysto technologiczna, czy jesteśmy po prostu w stanie zmienić źródła naszej energii na czystsze, czy my jesteśmy w stanie oczyścić nasze odpady i tak dalej, tak aby uratować się przed najgorszym i czy to w ogóle wystarczy. A z drugiej strony jest optyka mówiąca, że potrzeba tam głębszej zmiany kulturowej, która będzie rozwiązywała problemy już u samego fundamentu, to znaczy nie tylko nasze źródła energii, ale także to, po co tę energię wykorzystujemy i jak do samej energii podchodzimy, jak podchodzimy do surowców. Czyli po tej stronie domagającej się zmiany mamy te współzawodniczące ze sobą
wizję, czy wystarczy ta zmiana technologiczna, czy jest potrzebna zmiana kulturowa. No ja sam się angażuję w tą debatę swoimi tekstami z publicystami innymi w Polsce, prawda? No, jeśli mnie zapytasz, czy która strona tą debatę wygra i czy na czas, no to nie jestem w stanie na to odpowiedzieć. Tak, wszyscy się po prostu nad tym zastanawiamy i staramy się trochę przyspieszyć niektóre procesy, którym kibicujemy i w których bierzemy udział sami. Jeszcze jeden krótki cytat przeczytam, też z Antropocenu dla początkujących. I przejdziemy może trochę do literatury. Gdy w 19 roku Greta Thunberg wygłosiła wobec światowych przywódców swoje słynne I want you to panic, wielu komentatorów wzięło te słowa za dziecinną przesadę. Gdy tymczasem powodowane były one zrozumieniem, że oduczona mądrego strachu ludzkość potrzebuje zwiększonej dawki bodźca, by otrząsnąć się z kulturowo głęboko zakorzenionej iluzji wszechwładzy wobec i niezależności od przyrody. Ja mam takie pytanie, czy ta iluzja niezależności, oddzielenia od natury może zostać przełamana przez czytanie książek? Czy literatura ma taką moc perswazyjną? Ty wspominałeś w jednym z maili, którymi się wymienialiśmy przed spotkaniem, że znasz jakieś badania empiryczne dotyczące tego wpływu literatury pewnie pięknej na zachowania czytelników. Tak, no to jest pytanie o źródła tej iluzji. I to też jest właśnie kwestia historyczna i kwestia kulturowa. Bo jeżeli spojrzymy na dawne kultury, jeżeli spojrzymy na inne kultury, inne niż zachodnie, to można odnieść wrażenie, że dominującą wizją istnienia ludzkości w przyrodzie była wizja właśnie tego, że jesteśmy częścią przyrody, że od niej zależymy. I to jest coś, co można zaobserwować u bardzo wielu kultur, czy to pierwotnych, czy w ogóle innych kultur niż europejskich. No a potem przyszła kultura europejska. No i nastąpiło połączenie dwóch rodzajów myśli. Była myśl starogrecka, że istnieje ta strefa idei, ta platońska strefa idei, jako pewnego rodzaju przeciwieństwo tej doczesnej, ziemskiej sfery. No a potem połączyło się to z judaistyczną i chrześcijańską też koncepcją monoteistyczną. No i to stworzyło ten to stworzyło ten rodzaj myślenia, że jesteśmy jako ludzie oddzielni od tego świata wokół nas. No a potem nastąpiła rewolucja naukowa, prawda, XVI-XVII wiek i ona jeszcze głębiej, jeszcze bardziej pogłębiła ten proces, całe kartezjańskie myślenie o tym, że no, ludzie mają duszę, zwierzęta duszy nie mają, są automatami i tak dalej, więc przyroda jako pewnego rodzaju maszyneria. I to doprowadziło do takiego poczucia, że ludzie są swego rodzaju czy też inżynierami, czy też zarządcami tych całych procesów przyrodniczych. No i jesteśmy spadkobiercami właśnie tego kulturowego spojrzenia na przyrodę jako coś, czym my zarządzamy, jako coś, co my jesteśmy w stanie projektować, zarządzać tym, zmieniać to, dokonywać pewnych inżynieryjnych ingerencji. No i tak, gdzie to jest miejsce na literaturę? W ogóle ja bym powiedział szerzej, jest miejsce na kulturę, jest miejsce na historię, jest miejsce na odzyskanie pewnych dawnych narracji, które czy to wyparliśmy, czy też które lekceważymy, które odesłaliśmy na taki margines jakiś, czy to bajek, czy to legend, czy to mitów. I to jest też coś, co ja
w swojej poezji biorę na warsztat. Można spojrzeć na dawne mity, na dawne postacie z mitów greckich czy rzymskich, czy w ogóle śródziemnomorskich, i można w nich odkryć bardzo ciekawe takie, powiedziałbym, może szczątki takich dawniejszych narracji, interakcji między człowiekiem a przyrodą, i na ich bazie można bardzo ciekawie analizować, jak my dzisiaj reagujemy, czy odnosimy się do przyrody. I tutaj znowu można przejść do literatury. No, pytasz mnie o te badania, o których wspominałem. No, jest taka dziedzina nazywająca się ekokrytyką, która zajmuje się badaniem tego, w jaki sposób dzieła literackie, dzieła artystyczne, dzieła kultury odzwierciedlają ludzki stosunek do przyrody i w jaki sposób one też kształtują ten stosunek do przyrody. No i ekokrytyka ma już kilkadziesiąt lat jako dziedzina. Przez większość tego czasu ekokrytyka się skupiała na wnikliwym czytaniu tekstów w oparciu o taką intuicję badaczy, że dzieła literackie mają wartość jako pewnego rodzaju soczewka, pewnego rodzaju wgląd w to, w jaki sposób my jako ludzie postrzegamy nasze miejsce w przyrodzie, postrzegamy inne zwierzęta, postrzegamy cały żywy świat. Oraz była też taka wiara pośród tych badaczy, że dzieła literackie mogą same wpływać na ludzi, zmieniać ich perspektywę i tak dalej. Ale to było do niedawna właśnie kwestią pewnego rodzaju założenia, pewnego rodzaju intuicji. No a niedawno właśnie powstała nowa odmiana ekokrytyki, której jest kilka odmian, nazywająca się ekokrytyką empiryczną, która właśnie postanowiła eksperymentalnie zbadać, w jaki sposób literatura wpływa na nasze postrzeganie przyrody, na nasz stosunek do przyrody i tak dalej. No i właśnie czytałem kilka artykułów na ten temat i są bardzo ciekawe wyniki badań, które właśnie ekokrytycy przeprowadzają na czytelnikach, by zbadać, w jaki sposób czytelnicy po lekturze konkretnych opowiadań, książek i tak dalej zmieniają swoje nastawienie, czy w jaki sposób ich nastawienie jest modyfikowane. I to jest robione na kilka sposobów. To są sposoby z rodem z nauk społecznych, no, grupy fokusowe, kwestionariusze i tak dalej, i tak dalej. I co się okazuje? No, można powiedzieć, może zacznijmy, może tutaj się skupię na climate fiction, prawda? Czyli na powieściach, opowiadaniach, innych dziełach kultury, które pokazują świat zmieniający się pod wpływem katastrofy klimatycznej, kryzysu ekologicznego i tak dalej. Jest kilka ciekawych wyników tych badań. Na przykład ludzie, którzy dostają do przeczytania konkretną książkę z dziedziny climate fiction, z gatunku climate fiction, czy też opowiadanie, są później badani na temat tego, w jaki sposób zmieniło to ich postrzeganie natury, klimatu, społeczeństwa i tak dalej. Pewne rzeczy są, wydawałoby się, no, oczywiste. Zmienia się poziom zatroskania o te kwestie. Zwykle się zwiększa. Ludzie, którzy przeczytają, czy to jakieś opowiadanie, czy powieść pokazującą konsekwencje zmiany klimatu, raportują potem, że zwiększyło się ich poczucie zatroskania o tę kwestię, że mają że lepiej rozumieją tę sytuację. Ale są też troszkę mniej oczywiste, czy może też niepokojące wyniki tych badań. Jedno z badań stwierdziło, że pomimo tego, że ci ludzie zwiększyli swoją troskę o środowisko, to kiedy w następnym badaniu sprawdzano, jak zdają sobie sprawę z konkretnych rozwiązań problemów klimatycznych, no okazało się, że ich wiedza jest, no powiedziałbym, dziurawa. To znaczy wielu ludzi w dalszym ciągu nie zdaje sobie sprawy, skąd dokładnie się te problemy biorą, albo jak je rozwiązać. Mają różnego typu nieskuteczne pomysły, jak się z nimi uporać. Więc to pokazuje, że sama climate fiction nie jest w stanie poinformować ludzi, w jaki sposób sobie z tym wszystkim poradzić. Może zwiększyć ich zaangażowanie, może zwiększyć ich troskę, aby zwiększyć ich wiedzę na temat konkretnych rozwiązań, potrzebujemy czegoś innego. Potrzebujemy zapewne, no, tak zwanej komunikacji klimatycznej, czyli lepszego informowania,
zwiększania świadomości i tak dalej. To raz. I drugi ciekawy, może i też niepokojący wynik tych badań. Te powieści, czy opowiadania, czy inne teksty, które pokazywały poczucie, pokazywały sytuację klimatycznych migrantów w wyniku ludzi migrujących w wyniku katastrof klimatycznych, te utwory wywoływały zwiększoną empatię pośród wobec tych migrantów, ale zarazem zwiększały też niepokój, co ci migranci mogą zrobić, jeśli przybędą do naszego kraju. To znaczy czytelnicy tych książek, tych tekstów stawali się, mimo tego, że mieli większe poczucie empatii wobec tych migrantów, zarazem byli zaniepokojeni, co się stanie z nimi samymi, jeśli ich kraj nagle zostanie zalany hordami tych migrantów. Więc tutaj mamy taką delikatną równowagę, prawda, między empatią wobec ludzi, którzy będą ofiarami, a zarazem między poczuciem, co się stanie ze mną, jeżeli mój kraj stanie się celem migracji. No więc czy literatura jest w stanie rozwiązać, czy też zwiększyć świadomość na tyle, żeby być częścią rozwiązania? No w pewnym sensie zapewne tak. Możemy mówić o literaturze czy innych dziełach kultury jako o części rozwiązania, bo one mogą zwiększać empatię, mogą zwiększać zatroskanie, ale same w sobie oczywiście tego nie rozwiążą, to raz. A dwa, mają też pewne ryzyko, w sobie wpisane w siebie pewne ryzyko, że te narracje, czy literackie, czy nie wiem, filmowe na przykład, mogą zainspirować pewne negatywne, pewien negatywny stosunek wobec konkretnych aspektów klimatycznego kryzysu. No, jak mówię, krytyka empiryczna dopiero rozwija skrzydła, więc będzie więcej badań, to się dopiero okaże, ale tutaj od razu już można powiedzieć, że wpływ literatury na nasze postrzeganie kryzysu klimatycznego nie jest jednoznaczny, nie jest jednostronny. Ja też myślę o literaturze takiej kategorii trochę terapii czy autoterapii, bo i mówię o czytaniu i o pisaniu. Ty też wspominałeś, że pisanie było dla ciebie jakąś formą terapii i takiego językowego wyrażania tych wszystkich emocji klimatycznych też i pewnych wyobrażeń. Ja teraz próbuję napisać jakąś taką science fiction czy climate fiction, powiedzmy, opowiadanie, które dzieje się już w odległej przyszłości, której ten antropocen się skończył. Jest to bardzo trudne zadanie, bardzo trudno sobie to wyobrazić. Ale przecież kiedyś ten antropocen musi się skończyć. Ty mówisz, że ten stan antropocenu jest stanem już permanentnego chaosu, że rozpętaliśmy te siły przyrody czy no, cywilizacji, powiedzmy. Tyle wpompowaliśmy tego dwutlenku węgla do atmosfery i tak zniszczyliśmy świat wokół nas, że antropocen już się nie skończy. Ale ja myślę, że kiedyś prędzej czy później musi nastąpić ta następna epoka geologiczna po antropocenie, która będzie już jakąś epoką może większej stabilności, a przynajmniej innych sił poza już tą ludzką cywilizacją. Jak ty sobie wyobrażasz taki kolejny etap, powiedzmy, rozwoju ludzkości i cywilizacji? To ja może sprecyzuję, co mam na myśli, mówiąc o tym, że antropocen już zawsze będzie trwał. To nie chodzi o to, że antropocen już będzie wieczną epoką całkowitego chaosu i wytrącenia planety z równowagi. Nie. Chodzi o to, że zmiany, które wprowadziliśmy jako ludzkość do atmosfery, dwutlenek węgla, prawda, ale i do ekosystemów, jeśli chodzi o wymierające gatunki i tak dalej, no cała ta paleta zmian, ona będzie już zawsze miała konsekwencje. To znaczy planeta nigdy już nie wróci do jakiegoś momentu sprzed naszej ingerencji. Oczywiście za tysiące lat, miliony lat nastąpi jakiś
jakiś nowy stan ekologicznej, dynamicznej równowagi i to będzie nowa epoka geologiczna, ale będzie to inna epoka geologiczna niż byłaby, gdyby nie było ludzkości. To znaczy ludzkość na tyle już zmieniła stan planety, geoekosystemu, że zawsze już będą konsekwencje tego, aż do momentu, kiedy Ziemię pochłonie umierające Słońce. Więc antropocen już będzie trwał w tym sensie. Każda kolejna epoka geologiczna, choćby była stabilna, choćby miała swoją własną ekologiczną dynamikę, będzie już efektem, rezultatem zmian, które my wprowadziliśmy naszymi decyzjami, naszym postępowaniem. Zbliżamy się pomału do końca naszego spotkania. Zostało nam 15 minut, więc proponuję, żebyśmy może jeszcze powiedzieli sobie coś na zakończenie, może włączyli... A jeszcze jedno, bo wspominałeś o tym opowiadaniu, które piszesz, prawda, o tym tekście, to może do tego wrócę, bo nie nawiązałem. Rzeczywiście pisanie jest pewnego rodzaju formą radzenia sobie z tymi emocjami, z tą wiedzą na temat tego, co się dzieje. I tutaj jest właśnie ta ważna rola literatury, to znaczy niekoniecznie może chodzi o to, żeby literatura zmieniała nasze podejście do przyrody, czy może tylko o to, żeby motywowała nasze lepsze zachowania i tak dalej, ale chodzi o samo wytworzenie pewnej psychologicznej wspólnoty. To znaczy, jeżeli ty jako autor napiszesz opowiadanie, w którym za pomocą którego radzisz sobie z pewnymi trudnymi emocjami, a potem ktoś je przeczyta, to tej osobie to pomoże też radzić sobie ze swoimi emocjami w taki czy inny sposób, na jej własny, osobisty sposób. I choćby nie miało to bezpośredniego przełożenia na jej zachowania proekologiczne czy jakiekolwiek inne, to wytworzy pewną psychologiczną wspólnotę. Więc ja tu też widzę rolę literatury jako tworzenie takiego zasobu naszych osobistych sposobów radzenia sobie z tą wiedzą, z tymi emocjami. I czy to się może dokonywać za pomocą, najlepiej właśnie za pomocą literatury pięknej, za pomocą poezji, w mniejszym stopniu za pomocą publicystyki, która raczej jest nakierowana na kwestie faktograficzne, ale literatura właśnie piękna, nawet beletrystyka, poezja, ona wytwarza tą wspólnotę odczuwania, wspólnotę, to poczucie, że jesteśmy w tym wszyscy razem na takim poziomie duchowym, na takim poziomie przeżywania, nie tylko na poziomie naszych konkretnych działań, naszego konkretnego śladu węglowego, ale no właśnie na poziomie takim bardzo głębokim, psychologicznym, na poziomie duchowym. I to jest właśnie rola literatury. I to jest coś, co możemy wzajemnie sobie dać. Każdy, kto pisze jakiś tekst czy poezję i się z nią jakoś tam dzieli, daje czytelnikom, czytelniczkom szansę na to, żeby odczuć bardzo głęboko, tak bardzo prywatnie, tak intymnie kogoś innego, właśnie tego autora, tej autorki, własne doświadczenie. I to jest właśnie rola literatury, na którą bardzo moim zdaniem warto zwracać uwagę. Ja też po przeczytaniu Antropocenu dla początkujących nabrałem jakiejś takiej większej ochoty, żeby samemu próbować pisać. Mnie bardzo zachęciłeś, bo jakoś też odczułem, że w słowach jest jakaś potężna moc. Przynajmniej moc jakaś taka przełamywania jakichś utartych schematów myślowych i poszukiwania czegoś oryginalnego, nowego. Ja na przykład staram się pisać dużo o innych gatunkach, na przykład o wielorybach i to pisanie o nich sprawia, że ja uwrażliwiam się jakby na kwestie takie środowiskowe i przestaję myśleć tylko jakby o swoim takim samolubnym ludzkim życiu. Tak, tutaj można by wspomnieć jeszcze o takim podgatunku publicystyki, który po angielsku się nazywa creative nonfiction. Nie wiem, jak to nazwać, kreatywną publicystyką. To znaczy, to jest pisanie czegoś, co nie jest opowiadaniem, nie jest poezją, jest pewnego rodzaju może esejem takim, czy taką relacją osobistą. I to też jest właśnie ważny moim zdaniem podgatunek naszego pisania, czyli aby poradzić sobie z tymi emocjami, aby poradzić sobie z tą sytuacją, warto sięgać po takie może mniej konwencjonalne
sposoby wyrażania się w słowie pisanym. Można mieszać, można tworzyć pewnego rodzaju kolaże różnych gatunków literackich. Wszystko po to, aby znaleźć te nowe sposoby, żeby otworzyć pewne nowe kanały komunikowania się naszej własnej duchowości z duchowością innych. Czy to będzie właśnie, czy to poezja, czy to opowiadania, czy to powieści, czy to właśnie jakaś kreatywna publicystyka, to wszystko ma swoje miejsce i to wszystko otwiera nowe perspektywy. Dziękuję. Ja mam właśnie takie poczucie, że potrzebujemy teraz dużo pisarzy, poetów, artystów, ludzi, którzy jakoś pobudzą naszą wyobraźnię. Ja się na chwileczkę proszę wtrącić, ponieważ właśnie przeglądałam pytania, które pojawiły się na Facebooku i tutaj też kilka ciekawych kwestii udało mi się wyłapać. Monika napisała długi komentarz o tym, że nikt nie zarządza kryzysem i tam wiele dowodów na ten temat podała, ale padło tam takie zdanie, czyń sobie ziemię podległą. I myślę, że to może być jakiś taki punkt wyjścia do tego właśnie, jak rozmawiać z ludźmi, którzy myślą w ten sposób, przyjmują to, że ziemia została nam dana, mamy jakiś boski plan, ta apokalipsa będzie wtedy, kiedy będzie i ta ziemia ma nam po prostu służyć. Tak, to jest to, o czym wspominałem, mówiąc o połączeniu tej myśli starogreckiej z myślą chrześcijańską. Tam w Biblii jest to zdanie, żeby czynić sobie ziemię poddaną. Ono oczywiście nie jest jedynym miejscem, gdzie Biblia mówi o stosunku człowieka do przyrody, ale wielu badaczy twierdzi, że to było takie zdanie, taki nakaz biblijny, który przyniósł wiele, wiele złego, motywując właśnie tego rodzaju postrzeganie świata jako czegoś, co my musimy zdominować, jako czegoś, co musimy podbić. No i efektem jest dzisiaj to, że w dalszym ciągu widzimy w kulturze zachodniej, ale za pośrednictwem kultury zachodniej, także w innych miejscach świata, ten sposób widzenia przyrody jako zasobu, który musimy wykorzystać, zwierząt jako czegoś, co musimy czy to zjeść, czy zabić na futro i tak dalej, to wszystko właśnie miałoby się brać między innymi z tego nakazu, aby czynić sobie ziemię poddaną. Mamy też pytanie od Kach, która mówi, że przeraża ją to, że coraz popularniejsza jest wiara w teorie spiskowe i zastanawia się właśnie, jak z takimi ludźmi spróbować dyskutować i czy w ogóle dyskutować, czy może lepiej jednak nie. Bardzo ciekawe i trudne pytanie. No, dyskutować na pewno w jakimś sensie warto, natomiast jak, to tym się też zajmują różnego rodzaju psychologowie, jak otworzyć pewnego rodzaju zamknięte drzwi czy okna w umysłach ludzi, którzy są podatni na te teorie spiskowe. No bo te teorie spiskowe, tak jak tłumaczyłem wcześniej, jak rozmawiałem tutaj z Jackiem, są metodą radzenia sobie z tym poczuciem, że źle się dzieje, że coś jest złego, że jesteśmy bezsilni. Jeżeli jesteśmy bezsilni, jeżeli mamy poczucie, że sprawy idą w złym kierunku, to teorie spiskowe nam dają paradoksalnie pewne poczucie sprawczości. Mamy poczucie, że przynajmniej znamy prawdę i to znamy prawdę, której inni ludzie nie znają. To znaczy my wiemy, kto tak naprawdę czymś za kulis dyryguje. Mamy poczucie wyższości wobec tych naiwnych ludzi, którzy w teorie spiskowe nie wierzą. Więc to jest też metoda uzyskania pewnego rodzaju poczucia sprawczości, przeniknięcia prawdziwego mechanizmu świata. No oczywiście, tak jak wspominałem, jeżeli zrozumiemy, że tak naprawdę światem nikt nie kieruje, no to może wygenerować poczucie beznadziei, ale może też wygenerować poczucie bardziej aktywnej, bardziej konstruktywnej sprawczości. No niemniej dla wielu ludzi teorie spiskowe są metodą poradzenia sobie z poczuciem bezsilności i wytworzenia takiego fałszywego poczucia, że oni tak naprawdę wiedzą i mają pewnego rodzaju wyższość wobec ludzi, którzy nie wiedzą, co się tak naprawdę dzieje. Jak z tym sobie na dłuższą metę poradzić? No to już trzeba by zapytać konkretnych specjalistów od psychologii teorii spiskowych. I ostatnie pytanie facebookowe Zorza zadała. Jakie możecie polecić publikacje, coś rzetelnego i chwytającego za serce?
Ja bym bardzo chciał zachęcić naszych słuchaczy, słuchaczki do wspierania polskich autorów. To znaczy jest dużo książek na temat kryzysu klimatycznego i związanych z tym kwestii napisanych przez autorów zagranicznych, jest dużo przekładów w Polsce, ale jest też dużo polskich autorów, którzy o tym piszą. Wspominałem już o książce Markiewki, Zmienić świat raz jeszcze. Jest książka Początek końca Jolity Mańczak, o ile dobrze pamiętam nazwisko, jeszcze jednego współautora, która też świetnie mówi o tych kwestiach. Są książki autorów takich jak Edwin Bendyk, niedawno wydana książka w Polsce, czyli Wszędzie. No jest bardzo dużo książek, które ja osobiście na łamach Liberté od pewnego czasu recenzuję. To jest taki projekt, który sam sobie dla siebie stworzyłem, recenzować książki polskich autorów, aby je wypromować. Myślę, że to jest coś, co warto się angażować. Czyli polskie książki dają specyficzną polską perspektywę na kwestie globalne. I poza tymi kilkoma tytułami, które wymieniłem, jeżeli ktoś zerknie na Liberté, na moje recenzje, to tam jest no, ładnych kilka książek, które bardzo bym zachęcał do przeczytania. A ja bardzo polecam Rus Ozeki, której czytaliśmy fragment, czytałem fragment o tym lesie neoeoceńskim. To jest powieść pod tytułem Poszukiwaniu istoty czasu. Między innymi. No i zostało nam już tylko 3 minuty, więc pora się pożegnać. Mam nadzieję, że oswoiliśmy trochę lęków klimatycznych. Może udało się też dostrzec jakieś elementy nadziei w tym pesymizmie i w pewnym takim chyba jakimś wytrąceniu z równowagi, który wprawia nas katastrofa klimatyczna. Warto o tym pisać, warto o tym myśleć, zastanawiać się i dzielić się tymi wszystkimi przeżyciami, no bo tak chyba można wspólnie tylko znaleźć jakieś rozwiązanie. Bardzo dziękuję za bardzo ciekawą rozmowę, no i do następnego razu. Dziękuję Ci bardzo, Dawid. Dziękuję wszystkim słuchaczkom, uczestnikom i do zobaczenia.